Po długim roku szkolnym pełnym nauki powoli zbliżamy się do wakacji. Rzadko jednak rodzice wysyłają swoje dzieci na cały okres letni poza miejsce zamieszkania. Czy jednak wolne dni od szkoły muszą łączyć się z nudą i bezczynnością? Jak każdego roku wiemy o tym i myślę, że to każdy ma tego doświadczenia, że nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjechania na upragnione wakacje, czasami gdzieś poza granicę naszego miasta. Dlatego też jak każdego roku Urząd Miasta i Pan Prezydent dofinansowuje półkolonie, które organizowane są przez placówki oświatowe, ale nie tylko, również przez organizacje pozarządowe. W tym roku, jeżeli dobrze pamiętam, 10 placówek oświatowych będzie prowadziło takie półkolonie przez okres wakacji. Z półkolonii dofinansowanych przez miasto będzie mogło skorzystać łącznie około 2000 dzieci. Zajęcia gwarantują nie tylko dobrą zabawę dla dzieci, ale i pomagają rodzicom, którzy nie mają urlopu przez całe wakacje. To jest też pomoc w kierunku też rodziców, którzy czasami pracują, nie mają możliwości pozostawienia swoich najmłodszych dzieci pod jakąkolwiek opieką i takie półkolonie też między innymi mają ku temu służyć, a mają im pomóc, aby się nie martwili tym, że coś się stanie im dziecku, będą pod dobrą opieką i przy okazji jeszcze nie będą się przede wszystkim nudzić i ciekawie spędzą wakacje. Gdzie odbędą się półkolonie? Między innymi w szkołach podstawowych, Pałacu Młodzieży oraz Szczecińskim Centrum Żeglarskim. Dofinansowane zostaną także półkolonie przygotowane przez organizacje pozarządowe. A jakie atrakcje czekają na nasze pociechy? Na przykład mamy Centrum Żeglarskie, które organizuje wypoczynek, podejrzewam, związany chociażby z żeglarstwem i w tym temacie, ale każda szkoła prowadzi zajęcia sportowe, są wycieczki, wiem, że są też możliwe. Jeżeli taka szkoła posiada basen, to i są zawody prowadzone na pływalniach, więc są to zawody artystyczne, sportowe, mnóstwo ciekawych, atrakcyjnych zajęć. Na pewno dzieci się nie nudzą i wiem, że są zainteresowane. Dlatego zachęcam do tego, aby popytać, zainteresować się, bo mam jeszcze 3 tygodnie. To jeszcze troszeczkę czasu jest, żeby przygotować się do tych wakacji. Może wyjeżdżamy później, może wcześniej, więc warto już teraz podejść do szkoły. Koniec roku szkolnego 2013-2014 już 27 czerwca.